Witajcie ponownie. Poznałem wszystkie jego możliwości, funkcje. Jedną generację już mam ze sobą, Barusz. Na końcu się ożenił i spłodził dziewczynkę. Darujcie mi nazwy, nie potrafię wypowiedzieć, zaraz ją zobaczycie. Ale na początku pokażę wam kilka bardzo przydatnych funkcji, które zawiera ta zabawka, a które bardzo ułatwiają życie. Pierwszą i najważniejszą jest pauzowanie. Wystarczy, że nacisnąć naraz obydwa przyciski A i B. To spróbuję teraz zrobić, ale może być ciężko jedną ręką. Udało się. W takim stadium, czyli zawieszenia, hibernacji, możecie zostawić tam na kucie nawet na cały dzień, pójść do pracy, pójść do szkoły, na spotkanie z znajomymi. Potem jak go odpauzujecie, będzie dokładnie w tym samym momencie, w którym go zostawiliście. Ani nie będzie bardziej głodny, ani nie będzie bardziej spełniony zabawy. Po prostu tak, jakbyśmy go odhibernowali. No, udało się. Dwoma palcami jest o wiele łatwiej. Dobra, czegoś chcę? Chcę jeść. No, już wiecie, jak się nazywa, Switka. No, jeść też nie chcę, nie wiem, czego chcę. No, odwagi, nazywa się Hildeci. Dobra, coś się dowiedzmy. Trzeba co chce wyjść. To będzie jakiś event. Drzwi? Okej, zatwierdź. Aha, dostanę kasę. Jak się cieszę. Co to jest? No to był mój ojciec. No. To właśnie był jego ojciec. No i ładnie, 2000. Ura! Dobra, idziemy do sklepu. Drzwi. Nie będzie shop. Można przyspieszyć tam, nacisnąć pierwszy klawisz, ale pokażę wam powoli, jak się wszystko ładuje. Cokolwiek to jest, spróbuję go kupić. Jeszcze, no do żarcia. Zazwyczaj w tych cenach są rzeczy do żarcia. Spotkuj z tym pewnie zajebiście drogi. Tak, 12 tysięcy. To trochę mi brakuje. Cała zaczytanie jest. Kupuję, ile wleży. No właśnie, muszę wam coś wytłumaczyć. Mianowicie, jeżeli jesteśmy mali, czyli, no w sumie jeszcze to stadium, to zauważyłem, że ogólnie mleko, czyli te podstawowe żarcia, czyli już wam pokazuję. I tak baby food w tym stadium, także w pierwszym, to jest jakby drugie stadium, uzupełnia do końca pasek na jedzenie. Natomiast w kolejnym stadium, czyli stadium nastolatka, już tak nie jest, tylko dwa serduszka uzupełnia. To też trzeba wydawać całą kasę, jaką zdobędziemy. Na razie to możemy tylko dostawać od tej chwili naszego ojca, a wcześniej od króla. Wydajemy na jedzenie. Na nic innego nie wydajcie, żeby wam nikt nie zabrakło, bo dopiero normalnie jedzenie kupiłem w sklepie wypełnia cały pasek. No, a wiemy, że jeżeli chcemy mieć dobrze odżywionego, pełnego wigoru tamka, to musi być dobrze odżywiony, nie za bardzo. Na przykład poprzednio popełniłem ten błąd, że zagłodziłem, tam przyjadłem jego tamagu, czyli w sumie pierwsze stadium to było to najsłabsze. Very bad care. No a teraz postaram się to nie doprowadzić, staram się dbać o Tamaguchi. Wtedy zresztą wiedziałem, że można pauzować, więc wyobraźcie sobie, że po 9 wieczorem, on chodzi o 9 wieczorem spać. Był w pełni najedzony, tak poszedłem ten do pracy, wróciłem koło 15 i okazało się, że jeszcze żyje, aczkolwiek 4 kupy, chory był, wszystko na zero. No i ogólnie to bardzo wpłynęło na to, że później jak wam się zmienia, ewoluuje w kolejną formę tamka, to zależy od tego właśnie, czy będzie very bad care, czy może ten najlepszy, czyli very good care. No, na pewno, że najlepsze są najładniejsze. Dobra, chociaż to kwestia gustu. No i kolejny feature, który chciałem wam pokazać, który bardzo wpływa na żywotność waszej baterii w Tamaguchi, to jest wyłączenie głosu. No i tutaj będzie ciężko, bo jest klawisz A, klawisz C i chyba nie uda mi się jednocześnie nacisnąć. Uwaga. Dobra, musiałem się posiłkować palcem trzymającym kamerkę. No i tak, wybieramy. W tej chwili była na off, latency, słyszeliście.
właśnie, zapomniałem, nie zauważyłem. I bierzemy online głos, nie? A żeby zacząć baterię, to najlepiej właśnie być na off. No i nie wiem, już teraz najważniejsze, co Wam powiedziałem, mianowicie o pauzie i o wyłączeniu głosu. Nie pokażę Wam niestety etapy prac, jakie się wykonuje, bo ten pan Naguchi jest taki za młody. Ale mogę Wam pokazać gierki na szybko. Trzy podstawowe. No i wybieram music game. No i też właśnie na dołu. Soundwrap. Chyba wszyscy ją lubią. Performer. Ogólnie chodzi o to, aby wystarczy przejść na metę czy wyłączonego kroczka. Trzeba uważać, bo te klocki czasem upływa. I znikam. I jak wspomniałem, to przedzielamy. No właśnie, czekam. Mogę nam poczekać. No nie jeszcze z tym. Dobra, drugi oddał jest Music Notes. Chodzi tutaj, aby te nutki skasować, zanim dotrą do podłużnej linii. Łatwe w miarę zadanie. No i może tak, że z drugiej linii, że to różnie jest. Dobrze, przegrałem. No i nawet dobrze, bo cały czas się traci. Tak, myślę, że Rzekowi się tak podoba. Na poprzednio grałem uprzejmie donacji, to wszędzie zaliczałem na maksa. 90 do 80 tych lewy właśnie w tych nutkach. Dobra, jeszcze Sing a Song. Słuchamy najpierw, co wygrywa pozytywka. Tak, jest wyjątkowo łatwe. Najwyżej spodem będzie 6 albo 7 minutek. 6 chyba jest łatwe. Tu śpiewamy. No i to samo. No, losowo jest czasami. Może się zdarzyć, że będziecie mieli to samo. A, 4 nutki. No, maksymalnie. Teraz miałem wyjątkowo, łatwiej mi się trafiły. Czasem jest trudniej, bardziej skomplikowane. No i tak, to są zabawy. Co tam jeszcze zostało? W sumie. Instrument tak dalej, bo nie jest gra, tylko wybierane. No, mam tu poprzedni, z poprzedniej generacji. Ten był pierwszy, jaki zdobyłem, mój syn zdobył. I potem właśnie dostał tulipany. Fajnie, że dostał, bardzo cieszę. Nie mogę tego powiedzieć niestety o kasie. Miałem prawie 10 tysięcy i wraz z tym nową generacją, czyli córką, wyzerował mi się licznik. To mi się bardzo nie podoba. No i tulipany wydaje mi się najfajniejsze. Co tam jeszcze jest? Toj. Mam należy tylko jedno? Czy nie? Pirate Ship! Wow! Nawet nie wiedziałem, że mam Pirate Ship. Biorę Pirate Ship. No i tak, nawiasem mówiąc, aby nabić licznik zabawy, to właśnie możemy wziąć play. Zobaczmy, czy serce pokażę. Będą serce, znaczy, że ulubiona zabawka. To nie jest ulubiona zabawka. What a shame. W takim razie musimy zmienić na... Dobra. I zobaczmy, czy ta sprawa zabawka, jak to będziesz miała identyczny jak twój ojciec.
też nie jest. Czyli będę musiał okryć minioną zabawkę. Walić to. Okej. Okay. Ale sprzedaż szybko po opcjach. Pierwsza to już widzieliście tam statystyki. Druga karmienie już też byliście. Trzecia kiby bym nie mam co wykorzystywać, bo nie ma kupy, nie ma nic. Czwarta to było te piosenki muzyczne. Piąta to jest to wyjście. Away też można wyjść. To jest połączenie z tym z kompem, żeby tam do tam a tam wejść. Idziemy teraz away. Nie wiem co tam będzie, co się wydarzy. Z kimś się widzę. No, będę pewnie się bawił w skakankę. Mam życie. Nie wiem, co się dzieje. Kim jest to pani przedszkolanka? Stanę do was safe. Znaczy nie safe, to tam potwierdzić. I skakałem, to wiedziałem. Tak. Ale zajebiście. Długo później skoczyłem. Nic tego nie mam, bo już kiedyś to się bawiłem. Z tego ja jest. Dobra. Później właśnie w tym miejscu, gdzie byliśmy, będziemy starsi, podblokują się nam trzy rodzaje pracy. Właściwie zaraz dwa rodzaje pracy i szkoła muzyczna. O, tak. Jeden rodzaj pracy zbieranie owoców, drugi rodzaj pracy to wybieranie ciast. Zaraz pod koniec filmiku zobaczycie grafikę z mojej poprzedniej generacji tanko, czyli pierwszej. I tam będzie właśnie pokazane zdjęcia, jak to wygląda ta praca. W sumie fajne to jest, bo tam maksymalnie można zarobić, ma 320, udało mi się. I dzięki temu nie musimy polegać tylko na tych nagrodach tam, pożyczkach od króla i tak dalej, tylko jak nam brakuje na żarcie, a musicie pamiętać, jak już wspominałem, że dopiero żarcik ten w sklepie ładuje pełny pasek na jedzenie, co to wtedy możemy właśnie pójść sobie kupić. Okej, okay, tutaj to było właśnie. Tam gdzie jest zabawa, practice, no to będzie grauna. A z pani. No jak się cieszę, należy jeszcze raz nacisnąć. I praise, czyli tam pochwalić go. Dzięki temu, jak go nauczymy właśnie, będziemy go chwalić zawsze, kiedy będzie się uczył grać, zbija statystyki gry, to będzie sam. Po prostu zostawimy tam Tamagotchi, on będzie sam sobie brał ten instrument, tym paskotlipami i będzie się uczył grać. No i tam czytałem instrukcję, że to bardzo podnosi stres, tam równo, prawda, na sobie gra i jakoś bardzo go ten stresuje jeszcze. Dobra, następny feature to jest skrzynia. Tutaj możemy, jak jesteśmy chorzy, wybrać medycynę, jak tutaj nie będzie chciał. Special, zobaczmy. O, z poprzedniej generacji został. I to jest dziewczynka. Dajcie, robimy jej make-up. Za młoda. Kurde. Pensji, nie wiem, co to daje. Dobra, specjalnie dla ważnej pensji też się nie da, musi być starszy. No, ogólnie jak kupimy jakąś rzecz, tam kostym był tam do wyboru w sklepie, to nie miałem kasy na niego, co tutaj będzie. Teraz jakiś przedmiot niepotrzebny, to wszystko kosztuje, bo nie sobie będę wyrzucał. Tutaj. Łączenie z innymi Tamagotchi poprzez to IRD. No ale nie ma żadna Tamagotchi w hubie, więc nic tam nie będzie. Książka, to są nasze awardy, pewnie nic nie będę miał właśnie. Ten Succession jest in memory. O, mój poprzedni Tamagotchi w memory jest, ale fajnie. I moje statystyki, jak, że tak powiem, odszedł. Nie umarł, to odszedł, bo się hajpnął. I ogólnie żona go wzięła pod obcas i musiał uciekać. A dzieciaka nie zostawili. No, jego band, roll. No i tyle, nie? No, jak wam się bateria rozładowała, to każda na jest z pamięci, więc jak wejdziecie z powrotem, to powinien wam nie zniknąć, tylko być ten sam. Zapraszam w tej chwili do galerii, zdjęć, jakaś muzyczka pewnie zapuszczę. I trzymajcie się, cześć.